prędkość względna będzie tematem tego odcinka. Zanim to o tym sobie opowiemy, opowiedzmy sobie o inercjalnych układach odniesienia. Inercjalny układ odniesienia to jest taki układ, który porusza się ze stałą prędkością albo jest nieruchomy względem innego wybranego układu inercjalnego odniesienia. Jak tego posłuchamy, co powiedziałam, to wydaje się, że jest to nielogiczne, prawda? Bo odwołujemy się do innego inercjalnego układu odniesienia. Otóż można przyjąć, że inercjalnym układem odniesienia to jest taki układ, który ma początek gdzieś w przestrzeni kosmicznej, na przykład w Słońcu, a osie skierowane do odległych gwiazd. Na użytek nasz na co dzień możemy jednak założyć, że Ziemia jest też inercjalnym układem odniesienia, chociaż ani tamten, o którym wspominałam, ani Ziemia nie są inercjalnymi układami odniesienia, ponieważ obracają się. I galaktyka nasza się obraca, i Ziemia obraca się w ruchu orbitalnym wokół Słońca i obraca się wokół własnej osi. A jak się obracają, to jak już wcześniej było wspominane podczas poprzednich wykładów, pojawia się przyspieszenie dośrodkowe. A jak jest przyspieszenie, to znaczy, że to nie jest układ inercjalny. Niemniej jednak dla wielu zastosowań będziemy uważać, że Ziemia jest inercjalnym układem odniesienia i tak na razie będziemy zakładać. Natomiast wtedy, kiedy będziemy brać pod uwagę to, że Ziemia obraca się wokół własnej osi, to wtedy ja powiem, będziemy mówić wtedy o nieinercjalnym układzie odniesienia i będziemy mówić o odśrodkowej sile bezwładności i będziemy mówić o sile Coriolisa i zjawiskach związanych z tymi nieinercjalnymi układami odniesienia. A na razie założymy właśnie, że Ziemia jest takim inercjalnym układem odniesienia. Po co nam ten inercjalny układ odniesienia? No, jest nam potrzebny dlatego, że zasady dynamiki Newtona są spełnione tylko w takich inercjalnych układach odniesienia. Dzisiaj jeszcze nie będziemy mówić w tym odcinku o zasadach dynamiki Newtona, ale powiemy sobie o innej wielkości, która jest związana z tym, że ruch to jest pojęcie względne, a więc będziemy mówić o prędkości względnej. I w związku z tym potrzebowaliśmy definicji inercjalnego układu odniesienia. Wyobraźmy sobie, że mamy pewien układ odniesienia i w tym układzie odniesienia kartezjańskim mamy cząstkę, która porusza się, mamy cząstkę, która jest w pewnym punkcie i współrzędne tej cząstki to są x' i y'. I teraz załóżmy sobie, że mamy drugi układ odniesienia, który jest układem nieruchomym i względem tego nieruchomego układu odniesienia ten układ odniesienia, w którym znajduje się cząstka, porusza się z pewną stałą prędkością. Na przykład w tym układzie odniesienia jesteśmy my na peronie, a w tym układzie odniesienia jest człowiek, który siedzi sobie i czyta gazetę w pociągu. Czyli pociąg porusza się ze stałą prędkością względem tego układu nieruchomego, który jest związany z człowiekiem, który pozostał na peronie. Jak teraz zmieniają się współrzędne widziane przez obydwu obserwatorów, tego, który pozostał na peronie i tego, który jest w wagonie? Otóż wzory transformacyjne, które pozwalają połączyć jeden układ odniesienia z drugim, zostały wprowadzone przez Galileusza i nazywają się transformacjami Galileusza, a ta zasada względności nazywa się również zasadą względności Galileusza. A więc, jeśli sobie weźmiemy pod uwagę obserwatora, który pozostał na peronie, to dla niego punkt ucieka z pewną prędkością wzdłuż osi x, w związku z tym jego współrzędna x-owa rośnie, czyli dla obserwatora, który pozostał w wagonie, gazeta przed oczami pozostaje w tym samym punkcie, a więc ta współrzędna się nie zmienia, natomiast współrzędna widziana, współrzędna te położenia tego punktu, widziana przez obserwatora w tym układzie, rośnie z czasem, zgodnie z taką zwykłą formułą, która obowiązuje dla ruchu jednostajnego. Co się dzieje z pozostałymi współrzędnymi? No, jeśli to jest ruch wzdłuż osi x, to one się nie zmieniają. Y równa się y', z równa się z', takie same to są składowe widziane przez obydwu obserwatorów. No i jeszcze jedno bardzo ważne założenie, z którego w ogóle sobie nie zdajemy na co dzień sprawy, mianowicie zakładamy,
bez zastanowienia, że jak zegarek obserwatora na peronie wskazuje godzinę trzecią, to ten w wagonie ma też trzecią, jeśli oczywiście mają zsynchronizowane zegarki. Jest to przybliżenie, które obowiązuje tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z małymi prędkościami, czyli z prędkościami dużo, dużo mniejszymi aniżeli prędkość światła. To jest łatwe do realizacji w naszych ziemskich warunkach, ponieważ prędkość światła to jest 3 razy 10 do 8 metra na sekundę, a samolot ponaddźwiękowy to jest samolot, który porusza się na przykład z prędkością 500 metrów na sekundę, a więc to jest dużo, dużo mniejsza prędkość. Czyli to założenie możemy założyć, to założenie jest zdecydowanie spełnione w naszych warunkach, wtedy kiedy mamy do czynienia z prędkościami małymi w porównaniu do prędkości światła. Jeśli będziemy analizować zagadnienia związane z tym, z ruchem obiektów poruszających się z bardzo dużą prędkością, bliską prędkości światła, to wtedy obowiązują inne transformacje. To się nazywają transformacje Lorentza i obowiązuje wówczas tak zwana szczególna teoria względności, ale my o tym teraz nie mówimy. A więc mamy do czynienia ze względnością położenia i czasu, która tutaj jest wyrażona za pomocą takich równań. I teraz wyobraźmy sobie, że pan, który tutaj siedzi i czyta tę gazetę, odrzucił ją ze wstrętem, bo tam były jakieś takie niezbyt interesujące wiadomości, czyli gazeta odleciała z inną prędkością, aniżeli prędkość, z jaką porusza się układ. I w związku z tym, co teraz będzie, jak zmienią się nasze równania, czyli jak prędkość, z jaką porusza się gazeta, będzie widziana przez obserwatora, który siedzi w wagonie i tego, który pozostał na peronie. Otóż wówczas musimy wziąć pod uwagę, że prędkość, czyli zmiana położenia w jednym i w drugim układzie odniesienia są pochodnymi tego położenia po czasie. Czyli prędkość gazety widziana przez obserwatora w układzie nieruchomym to jest dx po dt, czyli różniczkujemy równanie to wyjściowe na górze. I oczywiście po drugiej stronie pochodna z x' plus u razy t' to jest pochodna z pierwszego wyrażenia, czyli dx' po dt', ale wiemy, że t' równa się t, więc możemy wstawić tutaj po dt plus u, ponieważ pochodna z u razy t' po czasie to jest u, stała wartość, ze stałą prędkością układ się porusza, jest inercjalny, razy pochodna z t' po czasie to jest 1. Czyli otrzymujemy takie równanie. Jest to równanie, które bardzo dobrze znamy i stosujemy na co dzień. I to jest klasyczne prawo składania prędkości, które mówi, że z punktu widzenia tego obserwatora, który pozostał na peronie, prędkość gazety będzie większa o prędkość, z jaką porusza się układ odniesienia. Czyli żeby wyznaczyć prędkość w tym układzie odniesienia, musimy do prędkości w układzie odniesienia poruszającym się dodać prędkość układu, który się porusza. Czyli jeśli obserwujemy wagon, który jedzie z pewną stałą prędkością i w tym wagonie maszeruje człowiek w kierunku ruchu wagonu, to prędkość, jaką zaobserwujemy będąc na peronie, będzie równa sumie prędkości. Czy to jest prawdziwe w trzech wymiarach? Oczywiście jest również prawdziwe w trzech wymiarach. Ja tutaj narysowałam taki rysunek, który przedstawia cząstkę, która jest w układzie kartezjańskim i jest w pewnym układzie primowanym. I teraz ten układ primowany porusza się ze stałą prędkością, podobnie jak przedtem poruszał się układ, który był, poruszał się wzdłuż osi X. No i teraz załóżmy, że właśnie ten punkt materialny względem tego układu porusza się z pewną prędkością. No i widzimy, że dla obserwatora, który pozostał nieruchomy, będzie obowiązywać to samo równanie. Czyli będziemy mogli dodać w trzech wymiarach, nie tylko w dwóch wymiarach, zapisać, że V to jest V' plus U. A więc w tym równaniu piszemy, to równanie rozumiemy następująco. Zostaliśmy w układzie nieruchomym i prędkość obiektu, która jest w układzie
która dotyczy obiektu znajdującego się w układzie ruchomym, jest równa prędkości tego obiektu względem układu ruchomego plus prędkość samego układu. Możemy jeszcze spojrzeć na to zagadnienie odwrotnie. To my jesteśmy w wagonie, prawda, i chcemy wiedzieć, jaką prędkość będziemy mierzyć względem, jaką będziemy mierzyć prędkość w tym układzie. No to wystarczy przekształcić to równanie, czyli V' to będzie V minus U. Żeby to jednak jaśniej przedstawić, zastanówmy się, jak relacje dla prędkości względnej, która właśnie jest przedstawiona w tej ostatniej formule, jak należy to rozumieć. Zacznijmy od ruchu właśnie takiego wzdłuż toru prostoliniowego. Czyli mamy taki przykład. Mamy obserwatora na peronie i mamy obserwatora w wagonie. Czyli mamy tego człowieka, który sobie jedzie. Wagon porusza się z prędkością V1. I teraz załóżmy, że mamy układ odniesienia związany z tym obserwatorem, który pozostaje na peronie, prawda? A więc obserwator pozostaje na peronie, wagon razem z drugim obserwatorem jedzie w prawo z prędkością V1. Dla obserwatora, który został na peronie, wagon porusza się w prawo z prędkością V1. Ale dla tego obserwatora, który został w wagonie, względem niego wagon się nie porusza. To układ odniesienia, czyli człowiek na peronie, odjeżdża w drugą stronę. Czyli układ O porusza się względem obserwatora w wagonie, którego nazwałam Jackiem, w lewą stronę. I jego wektor prędkości względem Jacka jest równy minus V1. Czyli dokładnie taka sama prędkość co do wartości, ale zwrot przeciwny. Drugi przykład. Jesteśmy znowu na peronie i widzimy dwa pociągi. W jednym siedzi Jacek, w drugim siedzi Placek i obydwa pociągi mają tę samą prędkość. Dla nas, jeśli pociągi jadą z tą samą prędkością, to ruch Jacka względem Placka nie ma takiego ruchu, prawda? Ponieważ ich prędkości są takie same, więc wydaje nam się, że położenie punktu każdego w jednym i drugim wagonie odpowiadające położenia są zawsze w tym samym miejscu, czyli to jest jak my postrzegamy ten ruch. A teraz zobaczmy, jak to będzie z punktu widzenia Jacka. Czyli zostaje obserwator na peronie i mamy Jacka i Placka. I teraz Jacek, dla Jacka, jego wagon oczywiście względem niego się nie porusza, ale cały układ odniesienia odjeżdża w lewo z prędkością minus V1. I w tym układzie odjeżdżającym w lewo z prędkością V1 znajduje się Placek, ale Placek porusza się względem tego układu z prędkością plus V1. Czyli prędkość Placka względem tego układu jest w prawo, a układ porusza się w lewo. A więc jeśli teraz policzymy sobie prędkość względną, to prędkość Placka względem Jacka będzie następująca. Prędkość Placka, czyli V1, dodać prędkość układu odniesienia, ale prędkość układu odniesienia to jest minus V1, czyli prędkość względna jest równa 0. A więc prędkość względna w tym przypadku jest równa 0. I postrzegamy to na co dzień, prawda? Jeśli jadą obok siebie dwa samochody z tą samą prędkością, to trudno jest mówić o tym, żeby jeden samochód wyprzedził drugi. Musimy zwiększyć prędkość, inaczej nasza prędkość względna jest równa 0. Czyli doszliśmy do takiego wzoru, że prędkość względna Placka względem Jacka to jest prędkość Placka dodać prędkość Placka w układzie odniesienia, w którym on się znajduje, dodać prędkość układu odniesienia. Ale możemy też ten plus pominąć w równaniu i napisać, że to jest prędkość Placka minus prędkość Jacka. A więc prędkość względna to jest prędkość jednego układu względem prędkości drugiego układu. Trzeci przykład. Wyobraźmy sobie teraz, że Jacek jedzie z prędkością V1, a Placek z prędkością V2. Jak to postrzega obserwator na peronie?
no widzisz, że placek porusza się troszeczkę szybciej niż Jacek. A jak to postrzega teraz Jacek? Czyli policzmy prędkość placka względem Jacka. Jacek i jego układ odniesienia są względem siebie nieruchome, czyli Jacek jest nieruchomy względem wagonu. Układ odniesienia, w którym znajduje się placek, jedzie w lewo, ale placek w tym układzie porusza się w prawo z pewną prędkością V2 względem tego układu, a więc dla Jacka porusza się z prędkością względną, która jest równa prędkości placka minus prędkość Jacka. Czyli V2 dodać minus V1, a więc w sumie to jest V2 minus V1. Rozważmy wszystkie możliwości, które tutaj były analizowane i jeszcze inne. Czyli jeśli mamy dwie cząstki, które poruszają się w prawo z tą samą prędkością, to prędkość względna to jest zgodnie z definicją V2 minus V1, czyli prędkość drugiego obiektu minus prędkość pierwszego obiektu. A więc, żeby otrzymać tę prędkość, od wektora V2 odejmujemy V1. Od wektora V2 odjąć V1, musimy V1 narysować w drugą stronę. Czyli V2 przerysowujemy, a V1 w drugą stronę. Ponieważ to są wektory, które mają tę samą długość, to suma tych dwóch wektorów da 0. Czyli jeśli mamy dwa obiekty, które poruszają się z tą samą prędkością i w tym samym kierunku, to wtedy prędkość względna ich jest równa 0. A teraz załóżmy, że poruszają się w kierunku przeciwnym, czyli naprzeciwko siebie na przykład. Jeden porusza się w prawo, drugi w lewo, ale te prędkości co do wartości są takie same. Czyli od V2, który jest skierowany w lewo, musimy odjąć V1, a więc zmienić kierunek V1 na drugą stronę. Czyli mamy dwa wektory, które są skierowane w tą samą stronę, czyli suma tych dwóch wektorów to jest 2 razy wektor 1, a więc prędkość względna jest 2 razy większa. Czyli jak dwa pojazdy jadą naprzeciwko siebie z prędkością 60 km na godzinę, to oznacza, że prędkość względna jednego pojazdu względem drugiego jest 120 km na godzinę. No i wreszcie, jeśli V1 jest mniejsze niż V2, to prędkość względna będzie równa różnicy V2 minus V1. V2 przerysowujemy. V1 musi mieć zwrot przeciwny i różnica, czyli suma tych dwóch wektorów, to będzie różnica długości i taki mały wektor, który będzie wektorem prędkości względnej.